To jest kompletna chucpa polityczna, kompletna szopka. Nie dość, że osoba skazana w Polsce, jeżeli mnie pamięć nie myli, i unikająca kontaktu z polskim wymiarem sprawiedliwości, tak, właśnie dlatego przebywa w Norwegii, jest traktowana jako wiarygodny podmiot i komisja Parlamentu Europejskiego się i polski sąd niestety przychyla się do takiego wniosku, który jest pozbawiony podstaw kompletnie. No wczoraj o tym pisał europoseł Tomasz Poręba. To jest taka chucpa, że sam sprawozdawca w komisji był przeciwny poparciu takiego wniosku o uchylenie immunitetu. No, czysto polityczna niechęć do Prawa i Sprawiedliwości wzięła górę.